Jest to obiekt westchnień niejednego rolnika. Przypomina nam minione czasy. Ciągnik 330 Ursus. Ursus. Proszę bardzo, to jest drugi obiekt. Tu akurat to nie jest właściciel tego traktora, tylko człowiek naprawia, mechanik naprawiał ten traktor, a jednak elektryka jak siada. O. Proszę bardzo. Alternator. To jest jakaś pompa, ale widocznie nie pracuje, bo nie ma paska. Filtr oleju. Rozrusznik. To najprawdopodobniej jakieś przewody olejowe, nie wiem dokładnie, bo tam z tyłu jest paliwowe, to coś jest. O, zajrzymy do środka. Tu na pewno jakieś przeróbki różnego rodzaju, ale jest to pracujący ciągnik. Widzimy. Może jechać 28 na godzinę, czy tutaj jest to chyba praca rozliczana w motogodzinach. Nie wiem dokładnie jak to jest. Kiedyś jeździłem takim ciągnikiem, nie to żeby jakoś tak nie wiadomo jak. Potrafiłem uruchomić i jechać. Ten jest zapracowany, nie odrestaurowywany, ale być może, że kiedyś właściciel dokona naprawy. Naprawa była lamp. Widać, że jest lampa nówka i tu jest starsza. Proszę bardzo, widać, że ktoś dba o to. O, to jest, nawet nie wiem jak to się nazywa, ale to jest ważna rzecz. Tu siłownikami się podnosi. Dwa akumulatory. Nie wiem, czy one są po 12 V, czy po 6 V. Nie wiem, powiem szczerze. Zobaczymy. 6-woltowe, tak. Tu są 6-woltowe akumulatory. Można nim orać, ciągnąć, różne rzeczy prowadzić. Piękne. I z tej strony, jak zobaczymy, jest pompa. Po tym widać, tym, że ma dwa tłoki. Pompa paliwa. Filtry. Ja nie wiem, czy takiego typu filtry to nie były w ciężarowych samochodach też. Czy wszystkie pewne rzeczy były, jakbyśmy to nazwali, tej samej, wykorzystywano to samo. Innych tu mamy taki na magazyn, jakieś klucze. Co prawda zamazane jest, ale to ja wiem, że to jest 330. 30 tak zwana. O. Chłodnica. O, dwa tłoki. Tu jest jakaś powietrze. Nie, to jest no. Nie zapomniałem, wyleciało mi z głowy, jak to się to nazywa dokładnie. I tutaj jest wlew paliwa. Wlewa się paliwo. Nie wiem, zakręcimy. Co prawda było uchylone, ale my zakręcimy. Obsługę zrobiliśmy. Obsługę w ciągniku zrobiliśmy. Piękna sprawa. Pojeździłby. Teraz rzut tego przodu. Piękny. Tym będziemy kończyć relację z oględzin ciągnika Ursus. Jeszcze wiele w Polsce jeździ po drogach.